Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić promieniowanie naszego promiennika Aronita, ponieważ promowałem go na Harmonii Kosmosu. Mieliśmy też malutki wywiad z panem z telewizji Eter. I chciałbym kilka słów powiedzieć właśnie o tym wywiadzie z tym panem i jak to po prostu z mojego punktu widzenia działanie tego promiennika wygląda. Otóż działanie od promiennika jest takie, że wysyłam pewne cząstki, bardzo subtelne, to promieniowanie białe, które daje nam wszystkie długości fal, które tak naprawdę nam są potrzebne do życia, do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. To są różnorakie długości fal. Niektóre kraje mają już urządzenia, gdzie można wykryć tego rodzaju promieniowanie. Są to specjaliści radiesteci, którzy są z Niemiec. Posiadają różdżkę elektroniczną, posiadają wahadło elektroniczne, dzięki czemu mogą po prostu to promieniowanie, dzięki odpowiednim detektorom, przerobić na impulsy elektryczne i zmierzyć natężenie danego promieniowania w danym miejscu. Oczywiście w Polsce uważam, że nie ma w tej chwili jeszcze takiej aparatury, którą posiadają Niemcy, ale wiem, że mój ojciec podróżując po Niemczech miał styczność z pewnymi radiestetami z Niemiec, którzy po prostu już mają taką technikę, taką odpowiednie detektory, które mogą przetworzyć impulsy pochodzące z odpromiennika, czyli energię, która pochodzi z tego odpromiennika, mogą po prostu przetworzyć i zmierzyć. Wielokrotnie można zmierzyć działanie odpromiennika przez radiestezję, czyli można zmierzyć tą energię dzięki wahadełku, dzięki różdżce, tak jak to zrobił mój ojciec z panem Zagórskim, zmierzyli energię odpromiennika na ostatniej Harmonii Kosmosu. Ten odpromiennik funkcjonuje, działa, dużo ludzi z niego jest zadowolonych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Norwegii, czy w Niemczech, czy ewentualnie w Polsce. Odpromiennik funkcjonuje, jak również chipy na telefon również funkcjonują. One działają, mimo że czasami aparatami elektronicznymi takich długości fal po prostu nie możemy zmierzyć, ponieważ dany aparat nie może przetworzyć tych impulsów, ponieważ pracuje na innych częstotliwościach. Ale po prostu Aronit działa, funkcjonuje, pomaga ludziom i leczy. Ja mam potwierdzenia osób, czy to z Majorki, czy z jakiejkolwiek innej części Hiszpanii, osób, które po prostu potwierdzają jego działanie, potwierdzają, że odpromiennik po prostu funkcjonuje, pomógł im, usunął ból w plecach, usunął ból głowy. Osoba, która nosi odpromiennik w kieszeni, czuje się lepiej, czuje się świeżo, czuje się wypoczęta. Wysypia się o wiele lepiej jak wcześniej, ponieważ niektóre osoby mają również problemy z budzeniem nocnym. Budzą się w godzinach nocnych, nie mogą zasnąć z pewnych względów, że w danym pomieszczeniu były bardzo złe energie i dzięki tym energiom po prostu osoba nie mogła dojść do ładu ze swoim ciałem. Dzięki Aronitowi osoba wypoczywa, może się wyspać, polepsza to samopoczucie, dodaje sił. Również mam opinię pani Beaty Osińskiej z Nowego Jorku, także pani Osińska mówiła, że zawsze jak przychodziła do domu była zmęczona. W tej chwili czuje się o wiele lepiej, jest wypoczęta, więcej energii czuje w swoim ciele. Także to wszystko dzieje się dzięki właśnie działaniu naszego Aronita. Także jeżeli ktoś będzie z was jeszcze zainteresowany zakupem Aronitu, może dokonać tego na linku pod YouTube'em, gdzie będzie nasz sklep internetowy. Dziękuję państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.